Żurkowski, uczę w zawodzie techniki mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Grupa uczniów klasy drugiej. Znajdujemy się w nowym warsztacie szkolnym, który wyposażony został w siłownik hydrauliczny do samochodów osobowych oraz kanał do obsługi ciągników rolniczych. Wyposażony również jest w zestaw przyrządów do demontażu opon samochodowych oraz ich wyważania, a także pełen zestaw przyrządów właśnie potrzebnych do obsługi pojazdów rolniczych. W tym momencie pokażemy, jak podnosimy pojazd samochodowy, jak demontujemy koło, dokonujemy przeglądu układu hamulcowego oraz podwozia pojazdu. Fiat Punto 199 generacja. Tutaj mamy silnik 1.2 i to, co nas będzie interesowało, są dane techniczne i będzie nas interesowało dane mechaniczne, tak jest, dane mechaniczne, ponieważ sobie sprawdzimy grubość tarczy hamulcowej, jaka powinna być. Mamy tarcze hamulcowe i bębny i minimalna grubość tarczy hamulcowej, przy której należy wymienić tarczę z przodu, to jest 10,2 mm. Na początek weryfikacji układu hamulcowego zwracamy uwagę na to, w jakim stanie są klocki hamulcowe, czy wymagana grubość jest zachowana przez producenta. Tutaj jeszcze możemy zauważyć, że klocki hamulcowe są wyposażone w czujnik zużyciowy, a zatem w momencie, kiedy ten przewód się przetrze i dotknie tarczy hamulcowej, na wyświetlaczu naszego pojazdu zaświeci się kontrolka informująca nas o tym, że klocki hamulcowe podlegają wymianie. W tej chwili sobie sprawdzimy grubość tarczy hamulcowej. Trzymaj. I dokonujemy odczytu. Tak? Bo było 12. 12 mm, tak? Tak. A zatem grubość tarczy hamulcowej, pomimo tego, i tutaj jest ten rancik, tak? Widzimy, jest rant zużyciowy, to pomimo tego nasza tarcza hamulcowa jeszcze nadaje się do użytkowania, aczkolwiek jest to już jej jakaś tam podchodząca wartość podgraniczna, nie? Czyli należałoby zwrócić na to uwagę przy następnej wymianie klocków hamulcowych.